Cześć siemka, witajcie. Odnośnie SummerSale dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów, dlatego że myślałem, że w sumie tak co roku to robiłem, to już wszyscy wiedzą o co chodzi, mniej więcej. No ale jednak pojawiło się jakieś pytanie. No dobra, no to zróbmy krótki filmik. Oczywiście, wchodząc na stronę sklepu, pierwsze co widzicie, Summer Sale 21 czerwca do 5 lipca. Jak co roku, właśnie przed wakacjami, no można powiedzieć, już są wakacje dla wielu osób, no ale nie dla studentów. No ale w każdym razie, na sam początek naszych wakacji, na sam koniec czerwca, jak zwał tak zwał, można naprawdę po taniości dorwać wiele, wiele gier. Ale to potem. Bo zawsze głównym motywem Summer Sale są karty. Karty, które pozwalają nam tworzyć odznaki właśnie Summer Sale. Jak widzicie, mamy tutaj już 9 z 10, może się trafi 10, to od razu sobie trzepniemy właśnie odznakę. Czy ja już mam tutaj jakąś odznakę Summer Sale? O, Steam Summer Sale 2017, na przykład taka odznaka 100 expa. Wiadomo, jak ktoś zbiera expa, żeby podwyższać sobie level. Level daje nam, no to już wiecie, w innym filmie opisywałem. No ale między innymi na przykład większy limit znajomych, czy że co jakiś czas dropi nam po prostu darmowy pakiet kart z jakiejś gry, którą już posiadamy. No dobrze. Więc karty nas interesują. Nawet jakby nas nie interesowały odznaki, to zawsze karty można sprzedać za jakiś tam grosz. Nawet widzicie, 13, 14, nawet po 17 groszy tam chodziły. Chyba, nie wiem, czy folia może wylecieć, ale folia by była pewnie droga. Można by zresztą po prostu wpisać Salien. Salien. A i posortować. O, jest folia, patrzcie, folia jak wam wypadnie, to macie 40 parę groszy nawet. No to powiem wam, jak folia wypadnie, to już można na to spojrzeć. No i dodatkowo jeszcze tam inne graty, ale to potem o tym powiem. Dobrze, no to zagrajmy. No jak pominęliście, przeoczyliście, to w tym miejscu się klika i przerzuca nas do gry. No i dobrze, jesteśmy na grze. Są różne planety. Jak widzicie, walcz o szansę na wygranie. A co to jest? A to jest jakaś gierka. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale biorąc udział w tych walkach, mamy jakieś tam szanse, że wygramy jakąś z tych puli gier, które tutaj są. Więc to jedna sprawa. Dodatkowo tam, widzicie te pola zajęte, to jest pokazane, jaka grupa na Steam, oj, niechcący wszedłem, jaka grupa na Steam przejęła to pole. No, ja dołączyłem do tej Steam Universe, ale widzicie tutaj na tej planecie nam nie idzie, większość przejęło inne. O, tu też. Ups. Może chociaż tu? Aj, jakaś inna grupa nam się tutaj... No dobra, nieważne. Jakoś tam jest tak liczone, że jak jakaś grupa ma najwięcej pól, to wygrywa planetę, nie wiem co to daje dokładnie. No, aż tak się w to nie zagłębiałem, bo to jest po prostu taka gierka for fun. Nas najbardziej i tak interesują karty, bo na te gry pewnie jest taka zwykła marząca, że dajcie spokój. My mamy obszary, które mają niski poziom zagrożenia, mamy obszary, które mają średni poziom zagrożenia i wysoki. Oczywiście w zależności od tego, jaki sobie wybierzemy, takie tam stwory będą nas szły, wejdziemy sobie na średni. Tylko za dołączenie już do gierki dostajemy karty, maksymalnie 3 dziennie karty można dostać. Nie trzeba tutaj nic wygrać, nie trzeba nic siedzieć jakoś specjalnie. Po prostu im dłużej w to gramy, zdobywamy kolejne poziomy, które nam dają tutaj bonusy. O, lepiej sobie wszystkich zamrożę. A no tak, zapomniałem. Bo ja cały czas klikałem tą jedynkę, a po prostu można ją przytrzymać i to jest ten sam efekt, nie? Nawet szybciej. Mamy takie coś z tyłu, co nam produkuje 10 punktów na sekundę. Domyślam się, że na trudniejszym poziomie jest 20, bo na łatwym jest 5. I to jest nasze PD. To jest nasze PD, które dostajemy tutaj za tą, za te bicie tych mobów, nie? Które tutaj atakują naszą bazę. Ataki są obszarowe, więc jak dobrze wycelujecie, to możecie trafić nawet kilka naraz. Widzicie, teraz 3 naraz trafiłem.
Oczywiście różne ludziki są, te słabe są na raz, te średnie były na dwa, a ten jest na tam, nie, z 10 strzałów. No i oczywiście mamy tutaj te skille, nie? Jakieś tam, widzicie, dotarłem na razie do czwartego levela, więc mam pierwsze dwa tylko. Można jeszcze strzelać lewym przyciskiem myszki, jednocześnie robić oba ataki, ale to już tam dla bardziej zagorzałych fanów tej prostej gierki. Ludzika można ubrać tam w różne pierdoły, które właśnie te pierdoły tam jakoś randomowo wylatują. Oczywiście mamy jakiś podstawowy set, który możemy na niego założyć, ale te pierdoły randomowo tam wylatują sobie właśnie jak gramy i też, o dziwo, są coś warte na rynku Steam, więc można sobie sprzedać je tam po 3 grosze. No więc tutaj za bardzo bym się tym nie podniecał. No dobra, powiedzmy, pokażę wam, co się stanie, jak dojdzie mi. Widzicie, rozwalił mi trochę stację. Ale jak dopiero zadadzą mi tyle dipsa. Ała, ała. No i wtedy przestaje lecieć exp. Wtedy stacja się rozwala i przez pewien czas się bronimy. Możemy tylko strzelać z naszego ludzika, używać tam jego umiejętności, ale przez ten czas nie dostajemy expa. No, tutaj macie wasz poziom. Tutaj jak klikniecie na ludzika, to macie jego kustomizację. Tutaj są te wszystkie rzeczy, które wam dropnęły. A to są te podstawowe. Ubrałem go tak hawajski gentleman. No i tak trzy dziennie karty można zdobyć. Tylko wchodzę na pole, już dostaję karty. Zobaczymy, czy to tak zadziała, że tam to jeszcze cyk. A wejdę sobie jeszcze na to pole. O, i od razu karta, więc wcale nie trzeba grać. Jeśli tylko ktoś jest po karty, to wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi. Trzy karty są dla niego. I jeszcze druga sprawa, bo można dziennie nie trzy karty, ale sześć dostać, jeśli ktoś nie zauważył. O, teraz właśnie. Tutaj przewijam sobie, przewijam i jest taka zakładka. Zdobądź trzy darmowe karty kolekcjonerskie każdego dnia i odkryj wiele okazji. Możesz to zrobić, przeglądając swoją kolejkę odkryć. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. No i co z tą kolejką odkryć? To jest tak, jak za każdym razem to robiliśmy. To jest po prostu przewijanie dalej. Nawet nie musicie wchodzić, to jest tylko szukacie przycisku przejdź dalej. Przejdź dalej, przejdź dalej i przejdź dalej. I tak robicie. Oczywiście jak was jakaś gra zainteresuje, to ja wam nie mówię, że nie możecie na niej zostać, ale zwykle są jakieś takie syfiaste, że po prostu klikamy do końca. Zakończona kolejka, dostajemy kartę. Nie pokazało nam się to okienko. Ale wskoczyła nam czwórka, dostaliśmy czwarty przedmiot. Więc widzicie, mam cztery karty. Teraz możemy zobaczyć postęp odznaki, czy już mi się. Jest, udało się. Udało się zebrać wszystkie 10 kart. Można też sprzedać karty na rynku. Widzicie, taka zakładka jest. No ale nieważne. Wytwórz odznakę. No i oczywiście zjada nam te 10 kart. Całe złoty 40. I dostałem odznakę. O, jak słodko. Dostałem odznakę za właśnie Summer Sale. I dostaliśmy jeszcze jakieś tło, jakąś emotkę i przedmiot z wyprzedaży. No dobrze, to zobaczmy, co ten przedmiot z wyprzedaży sobą reprezentuje. 4 grosze. Super. No i mamy emotkę na czat. O, ta jest 23 grosze warta. Oczywiście, jak was nie interesują te pierdoły, to nie ma sensu sprzedawać ich, bo zarobicie grosze, nie? A nie, tutaj się nawet na klejnoty nie da zamienić. No dobra, no to te, jak chcecie, to sprzedajcie. No ale takie rzeczy to widzicie, 100 klejnotów, to tam coś znaczy, nie? Jakbyście chcieli coś tam wytworzyć, no nieważne. To jest 23 grosze, to już pewnie można sprzedać. Dobra, no to tak to wygląda z grubsza, nie? Oczywiście to nie jest tak, że wejdę, wyjdę, tylko muszę całą kolejkę przejrzeć, więc niestety to tak nie działa. Tutaj jest niestety mały smuteczek. Dobra, a kolejna sprawa. To warto zwrócić uwagę na niektóre gry. Do 5 lipca macie czas, żeby sobie kupić, więc to jest sporo czasu, 10 dni. Warto zwrócić uwagę na takie gry jak. Uwaga, uwaga.
gdzie to jest? Steam Link w ogóle, to jest takie coś, żeby grać się na telewizorze, w Steam, na Steamie w gierki. Jest z 220 na 11 zł przecenione te, jakbyście chcieli, 95% przeceny, jedna z takich rzeczy. Druga rzecz, Battlegroundsy. Battlegroundsy są przecenione o 33%, już 49 zł tylko kosztują. Więc kto jeszcze nie spojrzał do gierki, jest nowa mapa i tak dalej, więc myślę, że warto pograć. No i oczywiście The Division. The Division jest przecenione z 200 zł na 40. Więc ja sobie je kupiłem. Ja rozumiem, gierka już nie jest pierwszej młodości, z 2016 roku, 2 lata ma. Za rok dopiero wyjdzie kolejna część, więc myślę, że to jest taka fajna gierka, żeby sobie pociupać właśnie w dwójkę, max w czwórkę. Tak, for fun. Po prostu powiem for fun. Myślę, że za 40 zł to można to kupić, nie? Za 200 to bym w życiu nie kupił. Dobra, to chyba tyle w tym odcinku. Pokazałem wam, jak zdobywać karty. Ciekawe, czy jest ukryta odznaka, ale chyba nie. Bo mogłoby być tak jeszcze, że byłaby ukryta odznaka za zrobienie jakiegoś tam levela w tym zniżkobocie. Wstałem niedawno, wybaczcie. W tym zniżkobocie, czyli chodzi mi o to, że kiedyś, jak były te summer sale i tak dalej, to były odznaki za zdobywanie iluś tam punktów. Kurczę, o to. Widzicie? Potworna letnia odznaka. Oznaka za to, że po prostu zdobyłem ileś tam, widzicie, zdobyłem jakiś tam poziom. Gracz pomógł społeczności Steam pokonać potwory podczas letniej wyprzedaży Steam 2015. No, więc taka oznaka była za to, że po prostu brałem udział w tej gierce i też EXP mi wpadł za to, nie? Więc to tyle w tym odcinku. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Oczywiście do zobaczenia w następnym. No i skorzystajcie z wyprzedaży. Coś na pewno wam podpasi, mówię wam, coś wam na pewno podpasi. Trzymajcie się.